tłumaczą. Panie kapitanie, to nie my. Wykpili się z tego wysadzenia zamku. Minęliśmy taką budkę na takim pagórku. Jest to budka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Znajduje się w niej przyrząd, który przez 24 godziny na dobę wykreśla wahania poziomu wody. Nazywa się Lindigraf. Dzisiaj mamy 2 metry 66 cm poziom wody w rzece. A w tej chwili naprzeciwko kościół świętego Jakuba. Dokładnie mówiąc, jest to zespół klasztorny dominikański z kościołem świętego Jakuba, zbudowany w stylu romańskim, zbudowany z inicjatywy biskupa krakowskiego Iwo Drobąża, który tutaj na początku XIII wieku wprowadził dominikanów. Jest to też jedyny obiekt, który pozostał z pierwszej edycji miasta. Sam również miał wiele okazji. Miało to związek z najazdami Tatarów w XIII wieku. W XIII wieku było 3 najazdy Tatarów na miasto. Po drugim, to był początek roku, w 1260 miasto praktycznie przestało istnieć na każdym doszczętnictwa. Został tylko ten kościół jako jedyny świadek, chociaż też jako pusty obiekt, ponieważ dominikanie, którzy w tym byli, ten zostali przez Tatarów zamordowani. Było ich 49 córek, co na pierwszym brzegu. Po tej tragedii pozostali mieszkańcy przenieśli miasto na sąsiednie wzgórza, właśnie tam, gdzie obecnie jest Starówka. Wzgórza te były bardziej wygodne do obrony. Już w rok po nowej lokacji, nowa lokacja Sandomierza była w 1286 roku nadana przez księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Czarnego. Właśnie w rok po nowej lokacji był 3. najazd Tatarów w XIII wieku, z tym, że Tatarzy miasto już nie zdobyli, miasto się obroniło. Z tamtych czasów nawet powstała taka legenda o Halinie Krępiance, która wprowadziła Tatarów w lochy i tam zostali wytraceni. No i myślę, że dobrze nam tak.